Tadeusz Rolnik. Witam was wszystkich moim hasłem. Miłość, zgoda, chleb, sól i woda. Dziękuję za zaproszenie prezesa i całej Ustoi. Ja jeszcze wrócę do Grześka, bo Grzesiek jest niezwykle skromny i on naprawdę, on się nie rozkręcił jeszcze, ale w takiej prywatnej rozmowie to po prostu z tym rokietnikiem to zawsze zaskakuje. Poznaliśmy się w niecodzienny sposób, bo po prostu on jest człowiekiem, który sprawia, że nic się nie marnuje, wszystko zatacza to koło, ten łańcuch pokarmowy, prawda? No i wpadamy na takie różne pomysły. Do ciasta można zmieszać różne składniki pochodzące, tak jak gdyby produkty uboczne warzyw i owoców. I to jest bardzo dobry pomysł, żeby to zagospodarować. Kochani, ja mam mówić o starych zbożach, ale to jest wszystko się ładnie wiąże. I teraz tak, dlaczego te prastare zboża są tak w tej chwili ważne? Dlaczego nie pszenica przemysłowa, która daje 10 i więcej ton z hektara? A my tutaj mamy naprawdę takie plony, że czasami pożal się Boże, a ten rok na Podkarpaciu był w ogóle na całym południu bardzo nieudany, jeśli chodzi o zboża jare. Proszę sobie wyobrazić, że tak z 5 hektarów pszenicy płaskórki jest do zaorania, do przerobienia, nie? Przez glebę już po prostu. Do tego będą też potrzebne pożyteczne mikroorganizmy, które ich tutaj świetny wykład Sławka Gacka, tak? Kochani, i teraz co robić, nie? To można się łatwo, szybko zniechęcić. I takie moje było pierwsze zderzenie z orkiszem, kiedy ja po prostu posiałem sobie jakiś taki pierwszy hektar. No i co się okazuje? Pięknie podziwiam ten mały, ten łan. I tak, w pewnym momencie, jak zacząłem zjeżdżać z pola, pojawiła się taka burza, no nie wiadomo skąd, spadły grady, stłukło to wszystko. No i ten mój przyjaciel przyjechał tam, jest tak, no nie wiedział nawet co kosi, nie? A tam trochę w trawie jeszcze to przetrwało. Oczywiście wszyscy wiemy, że tam pionierem polskiej ekologii jest Mieczysław Babalski, którego zawsze pozdrawiam i to jest taki zapieklak, bo wszyscy rolnicy ekologiczni tu muszą być tacy po prostu zapaleńcy i nie zdarzają się nawet jak po prostu prąd się nie uda. A to jest też taka próba, prawda? I słuchajcie, co się okazało? Dlaczego mówię, że prastare zboża? Dlatego, że pszenica przemysłowa i nowoczesne odmiany zbóż po 2, 3, 4 latach w ogóle tracą plon. Jak to jest ważne, żeby pomyśleć o tym i dla potomnych zostawić coś, od czego nie będą uzależnieni, bo proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy zdani na łaskę tych, którzy trzymają rękę na nasionach. Ale wara im od naszych prastarych zbóż. Kochani, taki orkisz, wyobraźcie sobie, przez 15 lat ten sam w tym roku dał taki piękny plon zimowej odmiany zboża. I powiem, jak to było przy kontroli jednostki certyfikującej. No, przyjeżdża pani na kontrolę. No i zobaczyła tą płaskórkę taką zachwaszczoną. A wie pan, to tam niekoniecznie tak musi być w ekologii, nie? Czyli te chwasty, ja to nazywam rośliny, tak, pozdrawiam oczywiście. To dobry przedplon. Powiem o tym. No ale nic, no dobra, no tak się stało. Był suchy kwiecień, mokry miesiąc, był maj i czerwiec. I to po prostu te przerosły te rośliny. Jeśli powierzchnia była nawożona obornikiem, to się dużo wysiewa tych właśnie roślin niepotrzebnych. Ale jak wjechaliśmy na właśnie pole płaskórki, przepraszam, orkiszu, no to mówi, tutaj mogłabym mieć wątpliwości, czy nie było jakichś środków. To był naprawdę piękny kawałek orkiszu. I co muszę powiedzieć, to tutaj właśnie przy zastosowaniu pożytecznych mikroorganizmów, ja do tego dodaję jeszcze bor. Zwykły 4-boron sodu 10-wodny minerał, który ma bardzo duże znaczenie w glebie, po prostu przekierowuje składniki pokarmowe tam, gdzie trzeba, ułatwia im, bo proszę sobie wyobrazić, że duże dawki nawozów blokują przyswajanie środków, prawda, potrzebnych do życia w czasie wegetacji, a tutaj cały czas się rolników namawia, żeby dawali duże dawki nawozów. Właśnie, że nie. Jeśli mamy dobry przedplon, jeśli zastosujemy te pożyteczne mikroorganizmy,
Możemy do tego dodać jeszcze molibden, możemy dodać płyn Lugola, ten boraks, o którym mówię, to tylko 2 kg na 300 litrów wody i na hektar. I tak się stało właśnie, że plon był ponad 3 tony z hektara, to jest bardzo dużo. Trudno jest osiągnąć większe plony. I roślina była stabilna i nie zwaliły ją na nawet wiatry. Także to jest bardzo, bardzo ważne. Czyli my się po prostu nie zrażamy. Samopsza, o której wspomniałem wcześniej, to jest protoplasta pszenicy, to jest pierwsze prastare zboże. I to należy do gatunku zboża miękkiego. I ta samopsza ma bardzo dużo luteiny i ten bardzo taki delikatny, przeklęty już przez wszystkich naturoterapeutów i lekarzy gluten. A proszę sobie wyobrazić, że pszenica płaskórka, która już właśnie w ostoi jest i będzie zbierana pewnie w przyszłym tygodniu, bo rozmawiałem ze Stanisławem. Natomiast orkisz już jest zebrany też, prawda, udało nam się tutaj właśnie wprowadzić i była otwartość, prawda, wszystkich na to, żeby te prastare zboża były. Będzie można też zwiedzać poletka. Słuchajcie, i teraz ta samopcza i ma ten taki delikatny gluten. Pewna telewizja, której oczywiście nie będę tutaj reklamował, robiła program u mnie na poletku i tam właśnie żeśmy ścinali te młode pędy samopszy i wyciskaliśmy sok. Proszę sobie wyobrazić, że w 100 gramach wyciśniętego soku z takiej prastarej pszenicy proszę Państwa, 25% białka. A dla porównania w kurczaku jest tylko tam 17, czy tam ile, ale jakiego białka jeszcze, prawda? I tutaj mowa o chlorofilu, prawda, który to jest krew roślin. Składem praktycznie nie różni się od ludzkiej krwi. Różnica jest tylko taka, że atomy hemoglobiny zbudowane są z żelaza, a atomy chlorofilu zbudowane są z magnezu. To jest zielone, a to jest czerwone. I jeszcze taka ciekawostka, co różni na przykład sok z trawy tej pszenicznej, to jest bardzo słodki, a jeśli byśmy wycisnęli sok z trawy na przykład jęczmiennej, to będzie taka mocna gorycz, bardzo duża gorycz. Sok z trawy tej właśnie prastarej pszenicy, oprócz tego, że jest słodki, to aż po prostu, to taka, proszę sobie wyobrazić, człowiekowi potrzeba wypić tylko 50 gram dziennie tego chlorofilu i tam mamy wszystkie właściwości i właściwości i funkcje potrzebne do życia do zdrowia, bo praktycznie niewiele potrzeba. W tej chwili ludzie chorują z przejedzenia niedożywieni. A choćby nawet dlatego, że ta pszenica, która w tej chwili jest i dlaczego warto wrócić do tych starych zbóż, ona w ogóle nie odżywia, ona jest po prostu produktem antyżywieniowym. Proszę mi wierzyć, że ja częstowany jestem często gdzieś tam, prawda, u gości, w gościach jestem pieczywem. Przez szacunek do samego słowa chleb nie można odmówić, prawda? Póki co warto wiedzieć, że tam do chleba w tej chwili trafia do 60 różnych polepszaczy, ulepszaczy i tak dalej, nie? I to nie powinno w ogóle mieć miejsca. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że prowadzimy też akcję Cała Polska Piecze Chleb. I może warto dołączyć do tego klubu. Chleb też został upieczony w Ostoi. Też piekliśmy, prawda? Jest filmik na internecie, gorąco polecam. I tam pokazuję obrazowo, jak ten chleb upiec. A praktycznie tak niewiele potrzeba. Proszę sobie wyobrazić, że prawdziwy chleb to jest mąka, woda i sól. I sól bynajmniej jest potrzebna w drugim etapie. W drugim etapie dlatego, że w pierwszym etapie to mieszamy tylko zakwas, który pozostał z poprzedniego pieczenia, a jeśli ktoś będzie potrzebował, to my po prostu dzielimy się tym zakwasem. Rozdaliśmy już po całym świecie blisko pewnie 2 tony zakwasu, nie liczę, ale wiem, że dużo ludzi sobie tego zamawia. Niektórzy zepsują albo gdzieś wyjadą na wczasy i tak dalej i ten zakwas się zepsuje. Taki chleb, z czym powinniśmy taki chleb jeść? No nie, na pewno z tłuszczami. Taka ta przysłowiowa pajda chleba ze smalcem i ze skwarkami i do tego ogórek kiszony. To jest bardzo dobre połączenie i jest nam, prawda, cały czas lekko na żołądku. Ja w ogóle hobbystycznie zajmuję się naturoterapią. Po przeczytaniu bynajmniej książki tej właśnie, którą gorąco polecam, Dieta bez pszenicy,
gdzie po prostu William Davis pisze, że nowoczesna pszenica to jest najdoskonalsza przewlekła trucizna. No i dlaczego? Rozmawiałem często z ludźmi, którzy praktycznie życie mają już za sobą i wszystko, co pracowali w polu, to wszystko to było własnymi rękoma. I mówię, co ty gadasz, głupoty? I mówię, przecież ludzie całe życie pszenicę jedli, nie? Ale to jest właśnie tutaj pułapka, bo to tylko nazywa się pszenica. W nowoczesnej pszenicy jest ponad 100 chromosomów, a na przykład samoprza ma tylko 14. Później płaskórka, która należy, jak wcześniej mówiłem, do gatunków zbóż twardych, z niej można robić makarony, można robić, prawda, zresztą najlepsze włoskie makarony w Toskanii właśnie robią z pszenicy płaskórki i właśnie tam też regionalnie uprawiają. Udało nam się za tą akcją właśnie dużo rolników zachęcić do uprawy i to sprawiło, że będziemy mieć trochę więcej tego zboża, chociaż rok do roku nie jest równy, nie? Niemcy bardzo dużo tych starych zbóż też konsumują, Szwajcarzy. Powstają różne spółdzielnie, tak jak właśnie Ostoja Natury, która będzie miała też w uprawie właśnie i płaskórkę, i orkisz. I to sprawi, że będzie nas więcej. Dlatego, że to, co wcześniej powiedziałem, że ludzie chorują z przejedzenia niedożywieni, to właśnie o to chodzi. To porównanie. A teraz na przykładzie pszczół. Jak jest ważne odżywianie, proszę Państwa? To jest na przykład zwykła pszczoła od jajka do pierwszego wylotu to jest praktycznie do pierwszego wyjścia z komórki to jest 21 dni. Ale żyje tylko średnio 30, tam 40 parę dni w sezonie. A po sezonie od sierpnia aż do przyszłego roku. I proszę sobie wyobrazić, że królowa, która może żyć nawet i 7 lat, najczęściej wymieniana jest przez same pszczoły albo przez pszczelarzy, to ona żyje do 7 lat i, proszę Państwa, wychodzi z komórki już po 16 dniach, idzie raz do zapłodnienia i to jej wystarcza na całe jej życie. I proszę sobie wyobrazić, że znosi od 2 do 4 tysięcy jaj dziennie. Ale to tylko zależy od tego, czym jest karmiona. A karmiona jest tylko i wyłącznie mleczkiem pszczelim. Dla porównania pszczoły tam wykorzystują pierzgę. To też tutaj był, prawda, stoisko z pierzgą i z pyłkiem, prawda? I tak ważne jest to w kontekście tego, co jemy, bo my po prostu Słowianie, jak nas zwał, tak nas zwał, ale jemy dużo chleba. I mówienie komuś o tym, że te zboża są tak zatrute i te piekarnie robią chlebopodobny wyrób, to ludziom trzeba coś dać. No więc ja wam chcę dać właśnie ten zakwas i żebyście sami wypiekali chleb, prawda? Nie ma nic przyjemniejszego jak zapach pieczonego chleba. To jest tak, jak przechodzimy gdzieś obok piekarni, ale to nie jest ten zapach z babcinego pieca, prawda? Ja to czasami pogardliwie mówię, że to jest krematorium. Kochani, jest śledztwo holenderskich dziennikarzy, które pokazuje, że włosy w zakładach chińskich w Chinach są wszystkie po prostu konsumowane, znaczy przygotowane do obróbki i z tego robi się, to się nazywa E920 cysteina. No więc jak ktoś jest wegetarianinem, no to niech się mocno zastanowi, bo raczej tutaj w grę wchodzi kanibalizm. Powiedziałem to w Belwederze publicznie i są dokumenty na to, czyli ja podaję źródło. Źródło jest to, są to holenderscy dziennikarze. I teraz proszę sobie wyobrazić, dlaczego tyle jest produkcji tego zboża, prawda? Takie duże wydajności muszą być, tak? Jak my zjemy coś, co nas nie odżywia, to tak jak i z tym rokitnikiem, o którym tutaj Grzegorz mówił, jak te konie spasały sobie tam, prawda, te liście, a ktoś tam zjadał, prawda, owoce, a jeszcze zjadano też korę, tak? To tutaj widać, tyle człowiekowi potrzeba, ile zajmuje stopami i tyle nam potrzeba, jak powierzchnia komputera posiedź sobie trawy z młodego zboża i to nam wystarczy na jeden dzień. Problem jest wtedy, jak mamy dużo rozepchanych, niepotrzebnych komórek, które cały czas potrzebują coś jeść i jeść i jeść, a ta pszenica nowoczesna powoduje taki wilczy głód i znowu jeść. A dlaczego chce się jeść? Bo człowiek jest nieodżywiony na poziomie komórkowym. Ten chłam, proszę Państwa, nie wniknie do komórek. Ja Wam proponuję takie, proszę Państwa, nawet przydomowe ogródki, proszę sobie wyobrazić,
że taka jedna pajda kromka chleba, o której mówiłem, ona, proszę Państwa, wystarczy nam do obiadu. Jak zjemy ją z dobrym tłuszczem, a najlepszy tłuszcz jest oczywiście smalec ze skwarkami. Masło prawdziwe. Następne stoisko godne, proszę Państwa, uwagi, ta mleczarnia, która tutaj przyjechała. No chwilę czasu i co? I wracamy do szkła. I to jest piękne, że my sobie z tą buteleczką, prawda, podejść do tego sklepiku i wtedy po prostu sobie tam, o, mamy mleko i z tego mleka możemy zrobić praktycznie wszystko. A serwatka, która jest najwartościowszym produktem od krowi, to wtedy wykorzystać ją do właśnie wyrobu chleba. I chleba najlepiej z tych prastarych zbóż. I teraz, proszę Państwa, następna rzecz. Następny przykład, że ta płaskórka, która ma do 50% glutenu, proszę sobie wyobrazić, nikt mi się nie żalił, żeby jakieś tam problemy było nawet i u chorych na celiakię. Tylko pytanie, co to jest to ta celiakia, tak? I gluten szkodzi. Gluten nie szkodzi, tylko szkodzi Roundup, proszę Państwa. Roundup, śmiertelny fosforoorganiczny herbicyd z piekła rodem. Cytuję tutaj profesora, który na drugich dożynkach miał wygłosić referat. Oczywiście nie dojechał, miał kontuzję, ale już jak mówił, że jak będzie wykład, to mówił, prosił, żeby go nie filmować. Dlaczego tak się dzieje, że my po prostu w domu, mając ten kwietnik, ten trawnik, znęcamy się nad roślinami, które nierzadko się w przeszłości ratowały ludziom życie. Ale to już kanadyjscy naukowcy odkryli, że właśnie mniszek lekarski, dlaczego się nazywa lekarski? No bo właśnie spożywana herbatka odkryli kanadyjscy naukowcy kilkadziesiąt razy silniejsze, właściwsze działania niż chemioterapia. A chemioterapia to jest nic innego jak Roundup dla ziemi. Tu zabijamy ziemię i tu zabijamy siebie. Dlatego takie gospodarstwa, jak powstało w Ostoi Natury, takie spółdzielnie powinny powstawać w każdym zakątku kraju. Kochani, widzę tutaj naprzeciwko mnie jest gość, który trzyma taką, prawda, roślinę, która była po prostu... Polska była mocna, jeśli chodzi o konopie siewne. Mamy własne odmiany. Ale proszę sobie wyobrazić, jak to jest ważne w płodozmianie. Ja chcę, proszę Państwa, siać zboże po konopiach. Moja gmina Sanok, którą bardzo pozdrawiam, dostałem propozycję zasiania tam 1 hektara konopi. Jeśli chodzi o konopie, to jest to roślina, która praktycznie gwarantuje całkowicie bezpieczeństwo żywnościowe, gospodarcze narodu. Proszę sobie wyobrazić, ja tu miałem mówić o prastarych zbożach, ale konopia pewnie jeszcze starsza. Dziękuję. Jesteś wielki. I proszę Państwa, chodzi o to, jaka była wielka mądrość naszych przodków i takie grządki warzyw i ziół, które były każdego roku. Pamiętam, ale to była ta konopia indyjska, tak? W każdym, co 14 metrów, to są takie u nas takie wąskie pola uprawne w mojej miejscowości. A tam w rejonie Zakopanego to jest jeszcze na pół. To tak zwane biewiana, tam po prostu miał ojciec 4 synów i jak miał pole takie szerokie, to podzielił na 4. No i potem był problem, że jedna stopa na takiej powierzchni to dużo oznaczyło, wiadomo do czego zmierzam, do filmu o kargulach, prawda? I tam też dużo wątków było takich, prawda, ze zbożami. Ale słuchajcie, kochani, konopia podnosi do poziomu 70 cm metale ciężkie i one praktycznie zostają w roślinie. A to, co idzie w górę, to już są proszę wszystko super ekstra właściwości odżywcze i ma też dużo białka bardzo. I teraz po konopiach uprawiane zboża, prastare zboża, mają naprawdę dużo większy plon. Ja to znam z opowieści, bo ja na przykład mogę Wam powiedzieć, jak jest po nostrzyku. Po nostrzyku jest dokładnie tak samo. Natomiast to jest ważne, że ta roślina też zabezpiecza przed owadami, myszycami i innymi jakimiś tam szkodnikami roślin. Najważniejszy w ekologii dla tych prastarych zbóż jest przedplon. Dobrym przedplonem jest też gryka.
Gryka jest o tyle dobra, że ona bardzo szybko zagłusza ziemię i nie dopuszcza do zachwaszczenia. Gdyby ktoś z Państwa chciał uprawiać warzywa, to bardzo dobrym rozwiązaniem jest, przygotowując pole przed, rok przed, posiać sobie trzy razy w ciągu jednego roku grykę. I gryka, która jest, pojawiają się pierwsze kwiaty, przeorujemy, mamy bardzo dużo azotu i próchnicy i zaraz w tym samym dniu wsiewamy następną grykę i tak po prostu trzy razy i możemy tą ostatnią zostawić w polu albo ją po prostu zmulczować i wiosną wtedy wjeżdżamy sobie, robimy ogródek warzywny, bo ta akcja druga, zamieniamy trawniki na warzywniki, ma na celu zabezpieczyć Was w żywność. Proszę sobie wyobrazić, jak w tej sytuacji, w której się znajdujemy, ja nie muszę komentować tego, wszyscy z nas wiedzą, jaką ja mam opinię na ten temat. Proszę Państwa, jak zabrakło drożdży, jakie znaczenie miał ten zakwas, który my rozdajemy i Wy też dzielicie się na pewno, moi słuchacze. A czy to się może nie powtórzyć? Dlaczego zawsze w domach takich, prawda, typowych, gospodarczo mieszkalnych od strony południowo-wschodniej zawsze było mieszkanie, jak się wchodziło wprost do domu, po lewej stronie było mieszkanie, czy po prawej, i po drugiej stronie była oborka, w której były wszystkie zwierzęta, prawie jak u Noego. Ale jeszcze na wprost był sąsiedzik ze zbożem, mąka, jakieś tam przetwory, prawda? Kto teraz jest... proszę sobie wyobrazić, że w ciągu trzech dni brakuje nam podstawowych składników. Albo prąd. To przecież może wyłączyć. Tak jak w tym agregacie może zabraknąć prądu, bo zabraknie benzyny. To samo może być z żywnością. Takie historie się powtarzają. Proszę Państwa, i dlatego zamieniamy trawniki na warzywniki, jest dobrym rozwiązaniem. Co Wam to jeszcze daje? Wychodzicie sobie jak na ten piękny biobazarek i widzicie już takie gotowe warzywka, ładnie kwitną. Na przykład, co ja proponuję z rzodkiewką? Bo rzodkiewka często, która nie zdążymy jej przerobić, to ona wystrzeliwuje, tak? No to zostawmy ją na nasiona. Gromadźmy nasiona. Te rośliny mogą w nieskończenie plonować. I to jest największa zaleta tych prastarych zbóż. Druga, kolejna rzecz, którą Wam wyjdzie na dobre, nie będziecie musieli codziennie ganiać z kosiarką, czy raz w tygodniu. Po co? Możecie sobie zaprowadzić ogródek z warzywami, z ziołami, z jadalnymi kwiatami. Możecie sobie posiać też kamut. Kamut dostałem od Roberta Wagnera, to jest tak zwana pszenica faraonów. I co różni ją od orkiszu, a co orkisz płaskórkę i samomoprze różni od tych właśnie nowoczesnych zbóż? On ma na sobie osłonę i ta osłona, proszę Państwa, chroni roślinę, ziarno przed warunkami atmosferycznymi, przed chorobami grzybowymi, a te nowoczesne zboże już są pozbawione tej łuski. No i tu jest właśnie coś, co zniechęca rolników do uprawy tego zboża. Ale mam naprawdę dużo fajnych telefonów, bo niektórzy klienci, a zwłaszcza ci, którzy przyjeżdżają z zagranicy, mówi, kupiłem sobie taką małą maszynę, taką, wiesz, mucarnię, no i mówi, będę sobie mucił teraz sam. A wczoraj miałem, jak tutaj jechałem, też właśnie takie rozmowę z młodą panią, mówi, wie pan, my sobie posiejemy, prawda, taki tutaj parę arów, nie? No ale jak to, potem będziecie problem z wymuceniem i tak dalej, nie? Ale to, wie pan, mam Thermomix, to będę sobie w Thermomixie to po prostu mielić. Ja się roześmiałem, bo to urządzenie bardzo długo znam, ale w czym rzecz? I tak sobie pomyślałem też, że na tych lewych obrotach można wyłuszczać ziarna z tej łuski, tak? Gdyby to było takie łatwe, to ten orkisz i paskórka długo by nie wrócił na nasze stoły, a wrócił, wiecie dlaczego? Dlatego, że ktoś miał problemy jelitowo-gastryczne i u dzieci i tak dalej, ból i tak dalej, albo takie nieszczelne jelito, które się objawia sokiem z buraka, jak się pije sok z buraka na czerwono, to się sika na czerwono. To się pije, prawda, ten burak pierwszy, potem się sprawdza. I proszę sobie wyobrazić, że jakieś zdziwienie było pewnego mojego klienta, zresztą pracownik naukowy z Lublina,
jak po trzech miesiącach od odstawienia pszenicy zauważył, że jest okej, ale potem był ciekawy, kupił sobie tam, prawda, jakąś tam jedną bułkę i mówi, wie pan co, już po jednej bułce sikałem na czerwono. To jest właśnie ta gliadyna, to jest ten Roundup, którym jest zasuszane to zboże i to nam po prostu szkodzi, ale nie gluten. Tego kochanego glutenu, jak mówiłem, już to jest pewnie 50 w płaskórce. Ja sam byłem w szoku, jak badał w mnie. I proszę Państwa, i co? Dlatego ona jest tym gatunkiem twardym i ma ten duży, twardy, zwarty gluten. I jest bardzo dobre, wychodzą i makarony, i ciasta, i jakieś takie inne wytrawne wypieki. Natomiast co można robić z samopszy? Praktycznie można robić to samo, tylko troszeczkę trudniej. Taka ciekawostka, jeśli używamy na przykład takiego samego przepisu na pierogi dla pszenicy, dla mąki sprzennej, to zużywamy 250 gram wody na 560 gram mąki i tam wiadomo jajko, ble, ble, ble. Natomiast taka sama ilość mąki w przypadku orkiszu, już wody dodamy tylko, proszę Państwa, 170 gram. I co trzeba robić, to dawać gorącą wodę. Taką prawie wrzątek. I te pierożki Wam się nigdy nie rozlecą. Pierogi są wszędzie lubiane, a zwłaszcza z takiej dobrej mąki. Słuchajcie, u nas w domu, jak się robi pierogi, to już musi być święto. Najczęściej jak córki przyjadą, albo ktoś jest w gościach. To żona wtedy z pełnym wdziękiem częstuje tymi pierożkami. Lubi robić, a mniej lubi jeść. Zupełnie tak jak moja mamusia, która mnie natchnęła właśnie tym pieczeniem chleba. Ten pieczony chleb z tych prastarych zbóż to była podstawa żywienia. I teraz mamy, szarlataneria ma się wszędzie. I w medycynie akademickiej, i w medycynie naturalnej. To jest wszędzie. Dlatego, że zasada jest prosta. To, co służy jednemu, niekoniecznie służy drugiemu. Może się inaczej objawiać. Jeszcze raz powiem wprost, warto wrócić do starych zbóż, dlatego że nasze jelita są tak bombardowane z każdej strony, a te całe jelita to jest po prostu nasz mózg metaboliczny, nasz komputer i mamy całą odporność w jelita. Proszę Państwa, w tej sytuacji, gdzie tylko się straszy tym, czego nie widać, bo ja go nie spotkałem jeszcze nigdzie, poza tym, że byłem kiedyś w takim ośrodku, gdzie, prawda, w zamkniętym miałem wykład i tam nie będę już mówił, gdzie dokładnie, ale ja to był na początku jeszcze i tak, tu gorączka, tam gorączka, ten, tak dobrze, że ta gorączka jest, tak? Wiadomo, że tę odporność mamy. To był to centrum był wtedy zachorowań. Ale słuchajcie, i tam ta anielka, prawda, była włożona do pieca na 3 zdrowaśki, tak? A chodziło o te 40 stopni. 40 stopni to jest magiczna temperatura, którą powinniście wiedzieć właśnie w kontekście wypiekania chleba. Bo gdyby mieli termostat w tym piecu, podtrzymaliby anielkę, prawda, tyle ile trzeba, przy 40 stopniach, a przy 42 już chleb nie wyjdzie. Białko się ścina, człowiek umiera. Dlatego gorączka do 40 stopni to jest coś, o co powinniśmy dziękować niebiosom, że coś takiego jest. Problem jest wtedy, w tej chwili teraz, że już do 38, jak ci dojdzie gorączka, to już cię sanepid bierze w szpony. Kochani, nigdy nie dawajmy się badać. Najlepszym zarządcą waszego organizmu jesteście wy. Wy wiecie, co wam służy, a co wam nie służy. Co służy jednemu, niekoniecznie służy drugiemu, to o czym mówiłem, tak? I właśnie tym się trzeba kierować. Jeśli chodzi o chleb, który się piecze z tych zbóż, to samopsza ma ten gluten taki słaby, słabo wiążący, ale ma bardzo dużo luteiny. Jak upieczecie chleb, to będziecie mieć, kochani, taki lekko na żółto zalatujący. Wydaje mi się, że najwspanialszy jest samopszy, taki, prawda, delikatny. Z paskórki będzie taki mocno stabilny, ale czy paskórka, czy samopsza, czy orkisz, jeśli podacie ją dobrej fermentacji kwasu mlekowego, a ta fermentacja kwasu mlekowego zaczyna się od 22 stopni w górę i nie przekraczając te 42 stopnie, bo to już będzie źle. Tak utrzymywać i wtedy, bo jeśli nam chleb nie wykiśnie dobrze, to będzie w temperaturze
do 22 stopni, to nawet w lecie jest tak często, że nie ma i wtedy przebiega to w formie kwasu octowego. Chleb jest kwaśny, nie smakuje. Możemy go oczywiście zjeść, ale nie jest tak wartościowy. I to trzeba wiedzieć, i to są najważniejsze rzeczy o tych prastarych zbożach. Ten kamut, o którym wam mówiłem, on nam jest w Biblii wymieniany też. On nie ma na sobie łuski, on jest w pełni wymacalny. On się dopiero adoptuje w moich warunkach. Jak mówiłem, dostałem kilogram 80 na naszych i to rozmnażam, bo to ręcznie trzeba to wszystko pozyskać, tak? I teraz właśnie ten kamut dał mi Robert Wagner, o którym wcześniej mówiłem. I on nie czuje się tak w naszych warunkach jak płaskórka jorkisz czy samopsza. Jest też płaskórka ozima. Ja będę chciał wrócić do tej płaskórki. Na naszych poletkach doświadczalnych mieliśmy w tym roku ponad 25 odmian z prastarych zbóż. Najwcześniej dojrzewa jęczmień, to już praktycznie końcem czerwca, bardzo szybko. Oczywiście problem jest z nasionami. Tej płaskórki ozimowej w tej chwili mamy bardzo mało. I proszę sobie zobaczyć, te kłoski są takie ciemne. Takie na fioletowo zalatują, nie? A z kolei płaskórki mamy tutaj w tej chwili dwie odmiany. Jedna jest taka lekko na piaskowo zalatuje, a druga jest taka słomkowa. I to jest ta płaskórka, to jest ten gatunek zboża twardego. I co jeszcze warto wiedzieć, na bazie płaskórki powstała pszenica durum. To jest też gatunek zboża twardego. Jeśli założymy sobie te przydomowe ogródki na podwyższonej grządce, możemy sobie też, kochani, uprawiać trawę na własne potrzeby. To, co wam mówiłem, że 25% białka jest w 100 gramach soku z trawy pszenicznej, jest bardzo, można ją dodawać do koktajli, można sobie taką grządkę, jakby sobie, ta trawa nie może przerosnąć więcej niż 20 cm. Nie może strzelać w tak zwane drugie źdźbło, bo wtedy traci najwięcej wartości odżywczych. Taką trawę praktycznie można wyhodować w ciągu praktycznie do 2 tygodni. W warunkach domowych na parapecie. Ja mając 2 tygodnie temu dożynki, no tak sobie pomyślałem, no nie mam soku trawy na sok. I teraz powiem wam, jak to szybko zrobić. Bierzemy, zalewamy takie ziarna wodą, przelewamy je przez tam, przecedzamy, przepłukujemy i tak mniej więcej po 2-3 dniach zaczynają się pojawiać pierwsze, prawda, kiełki i wtedy rozkładamy sobie w lecie na grządkę i naprawdę w lecie warto to wykorzystać, bo można się zabezpieczyć chlorofil na cały sezon i w zimie jest to trudniej, dlatego że trawa często pleśnieje. Nie ma przewiewu, nie ma dobrych warunków do tego. A w domu można to uprawiać na samej tacce bez ziemi. Ale jeśli robimy to na zewnątrz, lekko przysypiemy ziemią i to bardzo szybko rośnie. I na tych moich dożynkach praktycznie w ciągu 1,5 tygodnia to już była taka duża trawa. Także można było spróbować. I ten chlorofil, jak jest cenny, to widać na przykładzie zwierząt, które też mamy. Często zwierzęta są przez zimę hodowane w naturalny, ekologiczny sposób, na zwykłym sianie, jakieś tam odpady ewentualnie z orkiszu, to krowa widać, że po prostu na wiosnę jest w słabszej kondycji i właśnie takie przypadki też obserwujemy my, rolnicy, ale też i państwo też, jako konsumenci, widzicie po sobie, że wiosną nie macie takiego stanu energii. No, brakuje nam dużo fajnych, cennych witamin. Witaminy życia, witaminy słońca to jest po prostu coś, co towarzyszy nam od zarania dziejów i to samo jest z roślinami. Jeśli mamy tą wiosnę, to można w zimie już nie czekać na tą wiosnę, tylko sobie ten chlorofil wyhodować. Jak zwierzęta od razu nabierają koloru skóry, to widać po tych trawach, a rasa Jersey, którą posiadam w swoim stadzie, to proszę Państwa, ma największy procent tłuszczu, dochodzący nawet do 8%. Te rośliny, te prastare,
są o tyle wygodne w takim gospodarstwie wtedy, kiedy mamy właśnie zwierzęta, bo możemy karmić właśnie tym, ten gryz, który zostaje, te, prawda, ta łuska, która też, prawda, jest produktem ubocznym. Świetnie zwierzęta właśnie zjadają w takiej mieszance, prawda, z otrębami, czy też posypywane po tym naturalnym sianie. I teraz mówię dlatego to, właśnie o tym, jak potrzebne jest nam te witaminy, witaminy słońca. To widać było właśnie po moich zbożach, zwłaszcza tych wsianych wiosną. Mieliśmy z panem Sławkiem Gacka taki pomysł, żeby zrobić doświadczenia na jednym z naszych, prawda, pól, ale jak zaczęło padać w maju, tak praktycznie moją grykę to jak kończyłem, Sławku, usiąść dopiero końcem, prawda, września, czerwca. Ale jest piękna, zielona, pięknie kwitnąca. Widzę, że wiąże pierwsze stronki. Gdybym ją posiał w czas, to pewnie by się wyłożyła. Ale mieliśmy pomysł taki zrobić, jak wam tutaj państwu proponowałem, żeby tą grykę trzy razy w ciągu roku, prawda, wsiać w pole, po każdym przekwitnieniu przemieszać delikatnie ziemię i tam do tego konieczne są dobre te właśnie probiotyki, które przerobią te bakterie i tylko ta materia, która powstanie, jest do tego potrzebna rośliną. Jeśli tej materii nie ma, i no to niestety, i tego słońca. I proszę państwa, dlatego ta nasza, moja, płaczę nad tą płaskórką, ale nikogo nie przeklinam, bo to z tym deszczem to jest tak, jak i z tą modlitwą Polaka. Daj Panie Boże deszczu na moją kapustę i na sąsiada siana, nie? No więc nie każdemu, prawda, jednym roślinom woda służy, prawda? Na pewno też konopią jest potrzebne dużo wody, ale bardzo dużo zużywa wody kukurydza. Ja, jeśli mówię o tych pastarych zbożach, to od pewnego pana z Rzeszowa dostałem dwie kolby kukurydzy. Jedna z Lesotu, druga z Algierii. No i posadziłem tak, prawda, na tej podwyższonej grządce. I on mi pokazywał, że ta kukurydza to była taka malutka jak łyżeczka od herbaty. Ale jak ja posadziłem ją na podwyższonej grządce, to takie wysokie wyrosło, nie mam zdjęć. Kochani, ale normalnie ta kukurydza się tak wyłożyła. Kolby takie duże, ale tam oczywiście były i pożyteczne mikroorganizmy, i była grządka przygotowywana wcześniej na naturalnym oborniku. Wysypana była, wyściółkowana łuska z orkiszu, która jeszcze też puściła, jeszcze ziarna tam jakieś, prawda, się zapodziały, to też, prawda, fajny był przedplon. Ale w polu ten drugi kawałek tej kukurydzy, znaczy druga odmiana, to żeby się nie zapyliły, to umówiliśmy się, że ja to wsieję jeszcze tam, prawda, w polu, no to już taka niestety nie jest. Dlatego bardzo ważna jest ta materia organiczna, bo jeśli jej nie ma, to po prostu tak samo jak i z człowiekiem. Nie trzeba dużo jeść, pod warunkiem, że kupujemy na przykład tak tutaj na tym biobazarku, jak były te wędliny, a ja na własne potrzeby też robię. No więc wystarczy ten plasterek tej, prawda, sopockiej, suchej sobie tam, prawda, spożyć, jakąś tam polędwiczkę, ale w takim plasterku to mamy tyle chyba co w 3 kg wartości odżywczych, prawda, gdzieś tam tego supermarketu, już nie będę mówił w jakiego, bo jak ich zwał, tak zwał. Ale co jeszcze organizm musi z tym zrobić, to jest właśnie to, co z chlebem się dzieje. Jeśli nie ma wartości odżywczych, prawda, w produktach, to potem to wszystko widać, przepraszam, jak idziemy tam, gdzie król na piechotę chodził. Dużo bezwartościowego. Dużo bezwartościowego jedzenia. I to, co mówiłem, że chorujemy z przejedzenia, a niedożywieni, to właśnie dlatego mówię, że kiedyś ta pajda przysłowiowa chleba wystarczyła do obiadu, a potem był skromny obiad, ale proszę zauważyć, że chleb już, chłop kosę klepał już tam o 5:00, i potem tą kosą, prawda, śmigał. A teraz jest to niemożliwe, bo teraz ludzie idą i dyszą. Źle oddychają. Oddech powinien być na przeponę, raz wciągnięcie. I chłopa nikt nie uczył, bo musiał przytrzymać powietrze, żeby ten urobek kosą, prawda, w koło zrobić. I oddychał płytko i rzadko. A o tym wiedzą pielęgniarki, jak robią sztuczne oddychanie, że, prawda, głęboki wdech i szybki wydech, i raz, dwa, trzy, głęboki wdech, szybki wydech i kręci się w głowie. Bo my wdychamy tlen. A ta podwyższona grządka też ma dużo tlenu wtedy, kiedy jest usypana między dwiema jakimiś tam podporami, prawda?
czyli jest bardzo potrzebny tlen. A co my robimy? My szybko oddychamy, bo w panice człowiek się boi, a praktycznie ludzie żyją w tej chwili w strachu. A ja mówię, nie bój się strachu, bo ja sam w strachu. Proszę Państwa, no więc to jest bardzo ważny ten tlen, tak samo przy roślinach, jak i dla nas. Wydech, wdychamy tlen, wydychamy dwutlenek węgla. A jak wstrzymamy ten oddech, to to się zamieni w tlenek azotu, tak? I to jest coś, co nam jest potrzebne. Komórka zdrowa też potrzebuje tlen i potrzebuje środowisko zasadowe. I te prastare zboża potrzebują środowisko zasadowe. Jeśli go nie ma, nie będzie dobrych upraw. Oni nam zawsze powiedzą, za mało dałeś azotu, za dużo, a to jeszcze potas, fosfor i to tylko trzy składniki. A co z całą resztą? Mendelejew mówił, że jest 96 okresowych pierwiastków, a Bułotow przewalił go tam prawie na 1000, prawda, czy na ileś tam. No i co? No jednak trzeba nam więcej tych pierwiastków. Taka sól kłodawska różowa, ona ma od 18 do 100 minerałów i pierwiastków śladowych, ale tylko w takiej małej 3% ilości. Tylko tyle. Bo wreszcie to jest sód. Czyli jest potrzebny sód, potas. Wszystko jest potrzebne. Te stare zboże, jeśli nie mają środowiska zasadowego, nie wyrosną. Konopie też nie wyrosną na glebie kwaśnej. Nasze zdrowe środowisko ma na poziomie komórkowym pH 7,36,5 to ma krew. I warto wiedzieć, że każdy, proszę Państwa, organ ma inne pH. Ale komórki zdrowe zawsze będą zasadowe i bogate w tlen. I teraz, proszę Państwa, przenosząc to na płaszczyznę naszej ziemi. Brakuje nam przede wszystkim takich pierwiastków jak bor i molibden. Jeśli chodzi o bor, w ogóle go nie ma na wyspie Jawa, gdzie zwierzęta i ludzie kuleli, tak? Kiedyś był taki nawóz w latach 90. Salmak z borem, dobrym wyborem. Ten bor można przenieść na płaszczyznę i ziemi, i własnego ciała. Proszę Państwa, dawka w glebę to jest 2 kg na hektar. Ja stosuję do tego 30 kg M-Farmy. I proszę Państwa, do tego dodaję jeszcze jod, czyli prunugola. Prunugola ma bardzo duże znaczenie, takie ciekawostka dla człowieka. Praktycznie każda komórka ludzkiego ciała ma receptory do jodu i do witaminy D3 i ten jod ma środki biobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze i my jako rolnicy często mamy kontakty z weterynarzami. Ja kupuję płyn Lugola u weterynarza, bo w aptece trudno dostać i proszę sobie wyobrazić, tam pisze 5% roztwór płynu Lugola do nacierania, wymionu kóz, krów, klaczy, leczenia jajników i tak dalej, dalej czytam, Aspergillus niger, tam to był ten w klątwie Faraona, tak, i tam dalej, później Candida albicans, o, a dla kobiety na jej piersi nie ma, przecież to jest po prostu coś niewytłumaczalnego. Chcecie dobre środki kupić do uprawy gleby, to często można lepsze dostać właśnie gdzieś tam w takich miejscach, gdzie by się nawet nikt nie spodziewał. A boru potrzeba tylko 2 kg na hektar i taką dawkę zastosowałem. Zboże było bardzo sztywne, dorodne, zdrowe po wykoszeniu i równo dojrzało. I po wykoszeniu od razu wsypałem do zbiornika. I teraz, proszę Państwa, co jeszcze mogę Wam o tym powiedzieć, że plony, jakie by nie były, zawsze wystarczą przede wszystkim rolnikowi i rodzinie do przeżycia. A nadwyżkę zawsze można się podzielić ze znajomymi, odsprzedać na wolnym rynku, albo podzielić się, tak jak ja się podzieliłem, z Ostoją. Oni znowu wyprodukują, będziecie mieli tutaj na Warmii i Mazurach, będziecie mieli blisko, prawda, po te prastare zboża. I chciałbym, żeby było nas jeszcze więcej, i jeszcze więcej, żeby przystąpiło ludzi do cała Polska piecze chleb, do upraw rolników i niech cała Polska piecze chleb. Dziękuję bardzo.